Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Jestem właśnie na początku szlaku do jeziora Margaret i z tego co słyszałem jest tam przepiękny widok i cały szlak jest naprawdę niesamowity. Także w dzisiejszym odcinku skupimy się właśnie na widokach. Tak jak widzicie, mam ze sobą duży plecak, bo tam nad tym jeziorem jest właśnie fajne miejsce, gdzie można spać pod namiotami i taki jest mój plan. Myślę, że podzielę ten odcinek na dwie części. W pierwszej części po prostu skupimy się na widokach i na tym, jak ten szlak wygląda, a potem pokażę Wam, co zabrać ze sobą właśnie tutaj pod namioty, jak przygotować się na takie dwie noce w górach. Także zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Tak jak na większości szlaków, tutaj macie tablicę informacyjną. Niestety te tabliczki odpadły pewnie przez zimę, ale tutaj macie bardzo fajną mapę i ja znajduję się teraz w tym miejscu i zmierzam tutaj do tego jeziora. Szlak tutaj na mapie nie wydaje się długi. Powiem Wam, że on ma chyba niecałe 5 mil, więc nie jest tak źle. Tutaj jest opisany, możecie sobie właśnie zobaczyć. Także powinno mi to zająć jakieś, nie wiem, może 2 godzinki, 2,5. Początek szlaku znajduje się lekko ponad 2 km nad poziomem morza. Jezioro właśnie, nad które zmierzam, jest na 3100 metrach nad poziomem morza. Noc może być troszeczkę chłodna, no ale zobaczymy. Akurat udało mi się tak, że przyjechałem, byłem tutaj dosłownie kilka minut po 7 rano na parkingu i zająłem ostatnie miejsce. Później jak tutaj się zrobi ze 30 stopni, to może być ciężko. Pierwsza część szlaku schodzicie w dół około 300 metrów. Potem dłuższa część tego szlaku ciągnie się właśnie przez taką dużą dolinę i jakby w ostatniej części zaczyna się wspinaczka. Zobaczymy, jak to będzie z tą wspinaczką, ponieważ mam trochę ciężki ten plecak, ponieważ wziąłem ze sobą drona, żeby nakręcić Wam właśnie jakieś fajne ujęcia. Tak jak ważyłem sobie plecak przed wyjściem, to wyszło mi 16 kg. Więc na pewno będę czuł tą wagę w tej ostatniej części szlaku, gdzie będę musiał właśnie wejść pod górę. Ogólnie słyszałem, że ten szlak jest bardzo popularny i że często jest tutaj bardzo dużo ludzi, ale powiem Wam, że jestem już może 20 minut na szlaku, aż sprawdzę, no 25 minut, jeszcze nikogo nie spotkałem, także spoko. Myślę, że tam nad jeziorem będzie kilka osób w namiotach, no bo z jakiegoś powodu ten parking jest pełny, gdzieś ci ludzie tutaj muszą być. Tylko że jutro jest poniedziałek i większość właśnie ludzi idzie do pracy, więc myślę, że dzisiaj po południu, nawet jeżeli są tam nad jeziorem, to się zawiną i będę miał całą miejscówkę dla siebie. Tak jak widzicie, non-stop coś się zmienia. Albo jestem gdzieś w jakimś takim suchym terenie, skaczę po kamieniach, albo wchodzę do takiej wilgotnej doliny właśnie jak tutaj. Naprawdę mega, podoba mi się tutaj.
wiecie co, będę musiał tu przyjechać jeszcze raz kiedyś. Tak jak widzicie, tutaj rośnie pełno takich kwiatów, które jeszcze się nie rozwinęły. Jestem ciekaw, jak to wygląda. Może jeżeli przyjadę za tydzień, to uda mi się to akurat zobaczyć. Wszędzie pełno tych drzew takich, które służą za mosty właśnie nad tą rzeką. Powiem wam, spoko. Zobaczcie, nie wiem czy widzicie, ale tam pływają małe pstrągi. Czyli jeżeli są ryby tutaj w tej rzece, to muszą też być pewnie w jeziorze. Muszę się wam do czegoś przyznać. Próbowałem zrobić ten szlak już jakoś półtora miesiąca temu. Tylko że gdy przyjechałem tutaj, to było jeszcze tyle śniegu, że to było po prostu niewykonalne. Wszedłem może, nie wiem, 20-25 minut na szlak. Wpadłem chyba ze 3 albo 4 razy w dziurę właśnie w śnieg i zdecydowałem, że no jednak sobie odpuszczę i po prostu przyjadę tutaj już, kiedy śnieg się roztopi. No zobaczcie, jak tutaj jest naprawdę pięknie. Cały czas przy szlaku albo jest jakaś rzeka, albo jakieś fajne klify, albo jeziorko takie jak tutaj. Naprawdę mega. Minusem bycia na tym szlaku tak wcześnie rano jest na pewno to, że pełno jest tutaj komarów. Zanim jeszcze właśnie słońce tak konkretnie uderzy tutaj w tą dolinę, to powiem wam, że jest trochę sporo tych komarów. Zauważyliście ostatnio na pewno, że wrzucam trochę więcej takich odcinków informacyjnych niż odcinków na przykład z wypraw w góry. Dzieje się tak właśnie dlatego, że czekałem po prostu, aż stopi się śnieg w górach, bo po ostatniej wyprawie, a raczej próbie dojścia do jeziora Velma, stwierdziłem, że po prostu poczekam, aż ten śnieg się stopi i będę mógł na przykład nakręcić pełny odcinek, tak jak lubię, żeby wyjechać sobie właśnie na cały dzień, tak jak dzisiaj, i kręcić powoli, idąc właśnie na szlaku, nie musząc się śpieszyć i też żeby się po prostu nie rozczarować tym, że poświęcę na przykład 3 godziny na to, żeby gdzieś dojść i nie uda mi się tego na przykład nakręcić. Za każdym razem, gdy wybieram się na taki nowy szlak, na którym jeszcze nie byłem, to tak naprawdę nie wiem, czego się spodziewać. I powiem wam szczerze, że to jest właśnie najlepsze uczucie, bo cały czas coś was zaskakuje. Teraz właśnie usłyszałem jakiś mały wodospad i właśnie jestem ciekaw, czy będę go w stanie stąd zobaczyć. No, zobaczcie. On sobie spływa. Powiem wam tak, jest naprawdę pięknie.
brakowało mi takiej dobrej wyprawy w góry, żeby dobrze się zmęczyć z ciężkim plecakiem i popatrzeć sobie właśnie na piękne widoki. Zaczynam powoli czuć wagę tego plecaka. Robi się trochę ciężki, ale już jestem praktycznie na miejscu. Może jeszcze mam tak z 1/3 szlaku. Czy już widziałem jezioro z jednego miejsca tutaj w oddali, właśnie za jednym takim wzgórzem. Także myślę, że wejdę jeszcze tutaj i potem to już z górki tylko do jeziora. Ale jestem cały mokry. Dobrze, że przyjechałem tutaj tak super rano, bo nie wyobrażam sobie na przykład iść tego szlaku z tym plecakiem, powiedzmy, w samo południe. To by była po prostu porażka. No ale dobra, lecimy dalej. Nie ma co czekać. Trzeba sobie jakieś dobre miejsce zająć nad jeziorem. Staram się ostatnio właśnie dodawać odcinki co 3 dni, bo widzę, że kanał się rozwija, to czemu nie kuć żelaza, póki gorące. I miałem właśnie wrzucić jeszcze jeden odcinek przed wyjazdem właśnie w góry, ale niestety wczoraj mój iMac znowu się poddał i znowu będę musiał pewnie zanieść go do sklepu, żeby go zrobili, bo mi się z tym po prostu nie chce bawić. Po prostu nie mam na to czasu. No i jak tylko go zrobię, podejrzewam we wtorek, to wtedy wrzucę ten odcinek, który no praktycznie już mam skończony, tylko nie zrenderowałem go i nie zdążyłem wrzucić właśnie przed wyjazdem. Ten granit bywa czasami bardzo śliski, więc trzeba uważać. A jeszcze idę po takim zboczu, więc najgorzej, jakbym zjechał tam do tej wody właśnie z całym tym plecakiem. Nie byłoby za ciekawe. Piękny widok, naprawdę. Widzicie tutaj przy takim wzgórzu. Myślę, że tam na tych kamieniach można by rozbić namiot. Byłoby nawet spoko rozpalić sobie ognisko na noc. Chyba znalazłem idealne miejsce, żeby rozbić namiot. Zobaczcie. Idealnie. Tutaj namiot, tam jakieś małe ognisko i tu piękny widok na wodę. No i dobra, wiecie co? Myślę, że tutaj właśnie skończymy ten odcinek. Jeżeli miałbym ocenić cały szlak, jest trochę takich momentów, gdzie trzeba poskakać po kamieniach, ale większość szlaku jest naprawdę łatwa, więc można tutaj przyjść z dziećmi. Nawet jest trochę dzieci właśnie dookoła jeziora. Spoko miejscówka właśnie na odpoczynek z rodziną. Jeżeli chodzi o widoki, no to 10 na 10, naprawdę.
przepiękny szlak. Całą drogę macie widoki na przeróżnego rodzaju szczyty górskie, klify. Cały czas rzeka przecina właśnie ten szlak w wielu miejscach. Są małe jeziorka po drodze, gdzie możecie sobie na przykład odpocząć i zjeść śniadanie. No i na sam koniec szlaku, tak jak widzicie, dochodzicie do takiego przepięknego widoku nad jeziorem Margaret. Mam nadzieję, że podobało Wam się to, co dla Was przygotowałem. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybować i zobaczymy się w następnej części tej wyprawy. Cześć, trzymajcie się.